Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór. Ja jestem Edwin. Witam was w finałowym, ostatnim już, może nie całej serii, ale odcinku z kampanii Decepticonów w grze Transformers The Game. Przed nami ostatni już poziom o nazwie Dzień Maszyn, w którym to zmierzymy się oficjalnie i finałowo z przywódcą Autobotów Optimusem Prime, którym oczywiście spuścimy srogi w piernicz, bo raz, że tak działa ta kampania, dwa, że Optimus w finałowym uniwersum Transformerów, przynajmniej tym od Michaela Baya, Michaela Baya, to chodząca pierdoła. Więc ja znikam, cieszmy się filmikiem i rozpierduchom zaraz po nim. Megatron, I have pursued you from one end of the galaxy to the other. The Allspark belongs to me! Let's finish this, brother. Once and for all. Okej, dobra, to była naprawdę krótka cutscenka. Acquire the Allspark! You'll witness the true meaning of terror! Wydawało mi się, że będzie trwała troszeczkę dłużej. I oczywiście Optimus już zaczyna spierniczać. Ja dostaję srogi wpiernicz od meteorów. Dobra, ja muszę tą pierdołę śledzić, bo jak on gdzieś mi zaraz pobiegnie, ja nie będę wiedział gdzie, bo będę miał problem. Przy okazji sobie ściszę trochę grę. Dobra, on poleciał gdzieś tam. Spoko, myślę, że go jakoś bez problemu namierzę. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, a potem jak wpierniczymy już wszystkim autobotom, które się tutaj kręcą, niestety, bądź stety, będziemy musieli go dopaść. Będziemy musieli go dorwać. Znaleźć najpierw. Bo oczywiście, jak sami widzicie na minimapie, którą raczej nie zasłaniam, bo chyba... przesunąłem kamerkę. To nie możemy go namierzyć, po prostu mamy zakłócenia. Będą coś gadać? Chyba nie. Starscream, nie pomagasz mi. Znaczy, okej, plan był taki, żeby mi pomógł. Ale jak sami dobrze wiecie, Starscream to jest druga największa pierdoła w filmowym uniwersum Transformers. Anyway, coś nam zakłóca sygnał, przez co nie możemy za Chiny Ludowe po prostu namierzyć Optimusa od tak po prostu na minimapie, więc... najlepiej jest troszeczkę go pośledzić, tak krótką chwilkę, żeby się orientować mniej więcej, w którym on kierunku biegnie, by później nie było zbytniego problemu, żeby go dorwać. Bo w przeciwnym razie może być troszeczkę no tak cienko może być. Dobra, z panem to się mierzymy chyba po raz pierwszy w tej kampanii. Ogólnie ten kolega pojawia się już dużo, dużo wcześniej, to w kampanii Autobotów, praktycznie na drugim poziomie. No ale w kampanii Decepticonów to... pojawia się tu ino pierwszy raz. W sumie też jestem ciekawy, ile będzie trwała finałowa walka z Optimusem. Czy będzie równie krótka i szybka jak walka z Megatronem w kampanii Autobotów, czy jednak troszeczkę będzie dłuższa. Co prawda ogólnie sam poziom, sama misja jest troszeczkę bardziej zaawansowana, niż to co przedstawia nam misja jako Optimus. No ale cóż. To, że wygląda trochę lepiej, nie znaczy, że działa trochę lepiej. Dobra, on jakoś w tym kierunku się udawał, bodajże? Albo nie? Hold up. I chyba go zgubiłem. A nie, tu jest, dobra, widzę go już. Cześć Optimus! Już ciutkę po prostu czułem to w gaciach, że najzwyczajniej mi się to nie uda. Czy musisz się tak wtryniać na każdym kroku? Stary! Słuchaj, w drugiej części i tak umrzesz, okej? Okay? Umówmy się, więc możesz umrzeć już nawet teraz. Zaskoczycie, poza zmyślonymi transformerami z filmu i aktorami, którzy mają udawać, że za tobą tęsknią, nikt nie będzie za tobą tęsknił, naprawdę. Nawet widzowie.
Dobra, kaj ty w ogóle biegniesz? Dobra, ja jeszcze chwilę czasu mam. Tu skręca w lewo, dobra. Myślę, że jakoś takoś to będzie. Temu koledze pingnijmy kurna samochodem przez łeb. Pingnijmy nim samym o ziemię. I kostrze mu nie. Kto nam zabroni? Na pewno nie on sam. Wydaje się, nie ma żadnych przeciwwskazań wobec tego, że ja nim rzucał tak. Czy to potrafi zanim to wybuchnie? Ha, kurde, calculated. O, czy mi się to uda? Czy mi się to uda? Nie, nie uda. Bo czemuż by miało? Jobicz! Wzięli i zestrzelili mi kurna samochód lecący w jego stronę. Ała! Czuję się ponownie poniewierany, że tak powiem. I ani trochę mi się to nie podoba. Dobra, tu już mamy Find the Old Spark. Ja mam dziwne wrażenie, że jestem już ponad połowie kurna tego poziomu. Ale przyznam szczerze, że za Chiny Ludowe nie pamiętam dokładnie, w którym momencie jest finałowe starcie z nim. Czemu on nie może być taki wykoksany w filmowym uniwersum? Death is yours. Właściwie czemu nie mógł być, bo teraz... Od kiedy wyszedł reboot w wykonaniu Bumblebee, czy poprzez film Bumblebee, to przyznam szczerze, że Optimus to zrobił się całkiem kozak. Przynajmniej z tej krótkiej sceny, które z nim były. Dobra, skręca przed blokiem S. No nie. Teraz mamy nie dość, że kurna kolesia, który miota płomieniami, to jeszcze frajera z kręciołkiem. Naprawdę nie znalazłem innego na szybko określenia, aniżeli kręciołek. Wow. Przyznam się, że nawet mnie to zaskoczyło. Nie zdaję sobie sprawę, że jakoś super elokwentny nigdy nie byłem i jakoś trudny, nigdy mi się zdarzyło rzucić jakimiś trudnymi określeniami, ale... Wow! Pierwsze słowo, które mi tak po prostu na szybko wpadło do głowy, to był goddammit kręciołek. Nie dźwig, nie żuraw, nie hak, nie lina, nie śmigło. Tylko to. Wow. No po prostu wow. Daleko żeś nie zabiegł, stary, naprawdę. Już przez chwilę, dosłownie przez krótką chwilę wydawało mi się, że zwyczajnie w świecie coś się zblokuje i nie odpali się cutscenka. Dobra, jest na liczniku z 8,5 minuty. Nadal wydaje mi się to troszeczkę krótsze, aniżeli poziom z Optimusem, a może dłuższe, ponieważ ja tam jeszcze pod koniec kampanii autobusu trochę sobie gadałem. No i padł. Akurat kiedy mówiłem o krótszym, dłuższym poziomie. Well, shit. No cóż mogę poradzić. Te finałowe poziomy są strasznie krótkie. Ale poprzedni odcinek był stanowczo za długi, żebym dodawał jeszcze to.
is this planet? We are done here. Poziom ukończony. I tak w sumie kończy się cała kampania Decepticonów. Mógłbym rzec, że to w sumie również koniec serii z Transformers The Game. Ale nie powiem, ponieważ jest to tylko koniec serii Transformers The Game w kampanii Decepticonów. Tego poziomu na Cybertronie raczej nie będę ogrywał, no chyba że w bonusowym odcinku jakimś, nie wiem, zastanowię się, czy w ogóle takie coś będę robił. Także za niedługo ruszymy z kampanią Autobotów. Myślę, że nie będzie żadnej przerwy między seriami, czyli tymi kampaniami. Tylko po prostu ustalmy, że skończyliśmy połowę gry, więc po prostu za dwa dni ruszamy z kampanią Autobotów i lecimy dalej. Szczerze powiedziawszy, wydawało mi się, że trochę dłużej mi się z tym zajdzie. Z tymi deceptami, nie wiem czemu. No nic, no ale tak jak mówiłem, nie będę na siłę przedłużał żadnych odcinków z Transformerów. Mogłem, co prawda... Ile to zajęło? 10 minut, niecałe, więc... No dobra, może troszeczkę ponad 10 minut. Więc teoretycznie mogłem to dodać do jeszcze poprzedniego poziomu, żeby po prostu zrobić przedostatni i ostatni poziom w jednym odcinku. No, ale poprzedni odcinek wyszedł 30 parę minut, plus z tym wyszłoby 40 parę. A myślę, że Transformery... nie ma sensu przedłużać się tak na siłę odcinku z Transformers. Co prawda wojna o Cybertron, upadek Cybertron i tak dalej, to były gry, które można było podciągnąć, ponieważ poziomy były dosyć długie i na swój sposób wciągające, a tu jest takie po prostu jedna misja, druga, trzecia, czwarta, dziękuję, koniec, 20 minut, zrobione. Tak naprawdę Transformery można przejść w ciągu jednego dnia za jednym przysiądnięciem. Co mniej więcej robię, dzień dobry. No nic, dobra, ode mnie to by było na tyle. No tak jak mówię, to był krótki odcinek. Możliwe, że ostatni odcinek z kampanii Autobotów będzie też krótki. No chyba, że przedostatni poziom zrobię znacznie szybciej, aniżeli poprzedni odcinek, czyli przedostatni poziom z kampanii Decepticonów. I finałowy odcinek z Optimusem podepnę tam, ostatni poziom z Optimusem podepnę pod przedostatni odcinek w ogóle całej serii. If you know what I mean. Ale jeszcze nie wiem, zobaczę, zastanowię się. Wszystko wyjdzie w praniu za jakieś 3 do 4 odcinków. Właściwie... Tak, do 4 odcinków. Dobra, bo zaczynam serio przedłużać na siłę. Krótki, bo krótki, ale mam nadzieję, że on wam się spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie, by strzelić łapkę w górę, bo mnie o tym poinformować, a my widzimy się już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i na razie, cześć, pa!